Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka marka odzieżowa miałaby szansę zabłysnąć w odległej galaktyce? Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem i dziś zapraszam Was na unboxing najnowszej eskadry StarWars.pl. Witam wszystkich w nowym roku. Jak co miesiąc nasza ekipa przygotowała dla Was pudełko gwiezdnowojennych różności, więc może bez zbędnej paplaniny przejdźmy do meritum. W styczniu nasi designerzy postawili na styl i prostotę, dzięki czemu stworzyli idealną koszulkę, nie tylko dla fanów rebelii, ale również dla miłośników ciemnej strony mocy. Produkt skierowany do osób, które nie przypadają za wielkimi grafikami na ciuchach, albo którym nie wolno pokazywać się z sitami w miejscu pracy, gdyż ich szef to potomek Wedge'a Antalisa. Dla każdego z Was dyskretny nadruk na wysokiej jakości materiale, który może być puszczeniem oczka do innej fanki Star Wars w autobusie, albo cichym buntem przeciwko apodyktycznemu szefowi. Koszulka dostępna jest w 6 kolorach, z czego najbardziej urzekł mnie szary melanż, ale wybrałem czerwoną, gdyż to jest mój ulubiony kolor. Eskadra ofiaruje swoje produkty w wielu rozmiarach, od XS do aż 5XL. Pełna rozmiarówka dostępna w linku w opisie oraz oczywiście w wersji damskiej i męskiej. Jeżeli ktoś z Was zastanawiałby się, jak to jest z jakością materiału czy druku, to z czystym sumieniem powiem, że nie ma się o co martwić. Moje Sith Happens po wielokrotnym praniu wygląda jak nówka. Radzę tylko przy prasowaniu uważać i nie najeżdżać na nadruk, albo robić to przez jakąś szmatkę. Drugim prezentem jest klasycznie losowa oficjalna koszulka od Disneya. My jedynie możemy wybierać, czy chcemy nadruk z motywem Imperium, czy Rebelii. Oczywiście ta jest gwarantowana. W tym miesiącu postanowiłem również zaopatrzyć się w ciemną stronę i trafiła mi się piracka flaga oddziału szturmowców. Przed chwilą dojrzałem, że z tyłu naszej eskadrowej koszulki znajduje się logo, które zależy też od tego, jaką stronę wybierzecie. Poza tym w paczce wylądował oficjalny bryloczek ze złym kuzynem BB-8 oraz jak zawsze dwie wlepy, jedna eskadry, druga Star Wars.pl, idealne do oklejenia laptopa albo tablicy ogłoszeń. Chyba również na stałe wchodzi prezent dla 50 osób, które jako pierwsze zamówią boksa. Gifty nie są byle jakie. W zeszłym miesiącu zestaw dla 2 osób do gry Star Wars Przeznaczenie, w tym miesiącu zaś książka Adama Węgłowskiego pod tytułem Czas Mocy. Świetnie przerobiona okładka, jednak co do treści się nie wypowiem, gdyż jeszcze nie czytałem, choć im dłużej na nią patrzę, tym bardziej pragnę ją posiadać. Jak zawsze, jeden boks kosztuje 99 zł plus przesyłka, jednak przy zamówieniu 2, na przykład dla owej koleżanki z autobusu, która niedługo może być kimś więcej, to koszt przesyłki pokrywamy my. Oraz na koniec 2 ogłoszenia. Bardzo tajemniczo oznajmiono mi, że nadchodzą nowe rodzaje boksów, więc radzę uważnie śledzić nasz profil na Facebooku. Przypomnę również, że osoby, które wcześniej zamówiły boks, dowiadują się o wszystkim jako pierwsze. Drugim newsem jest przekazanie jednego z boksów na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już niedługo powinien on być wrzucony, więc będziecie mieli pewnie link w opisie. Pamiętajcie, że orkiestra jest szansą na pomoc wielu chorym ludziom i co by nie mówić i nie życząc nikomu niczego złego, nie wiadomo kiedy Wam lub Waszym bliskim przyjdzie skorzystać z ich sprzętu. Zakopmy więc topór wojenny i przekażmy trochę uśmiechu i naszej wewnętrznej mocy. A ja dziś się z Wami żegnam. Do następnego razu. Siema!